odważnie dalej grać. I tak nie chcę robić. Odważny, odważny, zmieniający stronę po to, żeby dać to samo. Pozdrawiam moją narzeczoną. Dzisiaj nam minął pierwszy rok. Krzysiu, żeby ci smakowały żelki. Tutaj przygotowujemy odżywkę żelkową dla bramkarza Krzysia Bąkowskiego. Zibi! Jaka jest waga? Na ile działają? 50 gram. 50 gram. 60. Zero, mamy to. Coś trzeba dorzucić? Może troszkę winogrona? Jeszcze rybkę, nie to ananas? 41. Dobrze, dobrze. Gumiś, o, cytryna. Dobra, dołożymy Coca-Coli. I za dużo. Jak to mamy? Wróciły trochę wspomnienia? Się patrzy na te trybuny? Pewnie. Dużo się tu działo, co? Swojego czasu. No, mam fajne wspomnienia. Cieszę się, że mogę tu być, bo po 5 latach wracam tutaj. Chyba ogólnie w dobrych nastrojach, nie? Dobry to się każe po meczu, wiesz. Przyjechałem tutaj zdobyć 3 punkty, no i wiesz. Pomimo tego, że darzę sympatią Wisłę, także gram w Stali Rzeszów, na mnie najważniejsze jest teraz Stal, żeby zdobyć 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Mamy swoje cele, chcielibyśmy być w baraże. Są tu jeszcze te ślady tego roweru? Kurde, czekaj. Nie no, za dobra murawa jest, tak, raczej tego nie widać. Chyba ale poprawili po tylu latach, nie? No, murawa jest kozą. Zawsze. Wisła zawsze grała w piłkę. No to musiała mieć dobrą murawę. Ja powiem ci szczerze, tak przez tyle lat nie pamiętam, żeby Wisła miała. No dobra, kiedyś co grali z Szalkę czy tam z Lazio, tak? No ale to, Lazio, ale to pogoda. No, to. A teraz jest kurde. Jeszcze była inna technologia wszystkiego. No. Nie, no fajnie. Tak, to był z Lazio ten. Piłki podawałem ten. Tak, na tym meczu z Lazio? Ja i z Szalkę. Jeszcze mam zdjęcie nawet, nie wiem, czy znasz takiego zawodnika, Emil Mupenza. Taki czarnoskóry. Mpenza. No, Mpenza. Belk. I z Tomkiem Hajtą. I z Wałdochem chyba. Tak, bo on w Szalkę grał. No. A że piłeczki się podawało, wiecie. A potem się strzelało brameczki. Tymi samymi piłeczkami. Nie wiem. Ile łącznie tak lat z SMS-em, akademią, ile tu spędziłeś? Tak ostatnio ktoś mnie pytał. Ja myślę około 15 lat. To jest kawał czasu. No wiesz, z takimi lekkimi przerwami, no bo gdzieś w Pogoni byłem, gdzieś tam w Sosnowcu na pół roku, gdzieś tu. W Słowacji. O, na Słowacji, no ale ten, ale ogólnie no tutaj. Nie no, to jest fajnie. Stadion, kibice, wiesz, atmosfera, nie? Szkoda, że nie jest otwarty cały stadion. I żałuję mega, że naszych kibiców nie będzie, bo myślę, że by pewnie z 500, może 600 osób przyjechało, wiecie, zajebisty mecz. Oczywiście. No ale co, no nic. Mam nadzieję, że będą oglądali mecz i będą nas wspierali, wie. Jak strzelisz bramkę, będziesz się cieszył? Słuchaj, ja od roku nie mogę strzelić bramkę, to mi pytasz, czy ja bramkę strzelę. Ja sam nawet nie wiem, jak to jest strzelić bramkę i jakie to jest uczucie, nie? Ale ja nie, tak poważnie zawsze powtarzam, że jest najważniejsze stopy, żebyśmy my wygrywali, no jak, jasne. Jak wygramy, zdobędziemy 3 punkty, to jestem też szczęśliwy, tak jakbym strzelił bramkę. No, aczkolwiek, kurde, no nie trzeba być tutaj, wiesz, znawcą futbolu, że gdzieś tych bramek mi brakuje, ale
są ważniejsze rzeczy niż strzelanie bramek. Podawanie, asysty, te sprawy, wiesz o co chodzi? To jest spoko, tak. Jasne, ale no, drużyna wygrywa i zdobywamy punkty, nawet jak nie strzelę bramki. Dobro drużyny jest ważniejsze, nie? Podstawa, to jest podstawa. Jest ok, nie? Chcę sprostować. Rozciągam się codziennie. I nie to, że mi się nie chce, bo jak się nie rozciągam przed treningiem. Nie no, przed treningiem to za. To się rozciągam wieczorem, bo to się zabrzmiało, a młodzież ogląda. Przemek zawsze się rozciąga. Zmieniających stronę po to, żeby dać stosa do wypieszczoną prosto panu i gramkę. Dawaj, dawaj!
hardła, tak. Głosik tu. Jest na mały z przodu, 50. Zachodzi. Czekamy, miał być krzywy. Jak jest? Widzę, że wahadło. Prany z góry i dole na oczy. Głosik, który wahadła. Dwie rzeki na wahadło. Ogromną satysfakcję, że tutaj nie było pustych słów, tylko po prostu weszliście jak po swoje. Ja chcę was widzieć najlepszych, jeszcze lepszych od tych, które znalazłem w playlistie. Także duży szacunek, szczególnie za to, co pokazaliście w drugiej połowie. W pierwszej zebraliśmy lekcję. Także jeszcze raz dziękuję za wysiłek i za dyspozycję.